Taka dosyć głośna, spektakularna, można powiedzieć, sytuacja w zespole szkół rolniczych niedawno miała miejsce, ale doszło już do rozmów między właśnie tutaj takim kolegium uczniowskim, można powiedzieć, a dyrekcją i są pierwsze wnioski. To rzeczywiście uczestniczyłem w spotkaniu pani dyrektor z przedstawicielami Rady Rodziców i zostało zaproponowane rozwiązanie tej całej sytuacji, która rzeczywiście była dość medialna, tak, i wydawało się, że nie będzie rozwiązania. Obok pętli autobusowej z tyłu szkoły jest teren należący aktualnie do szkoły, na którym pani dyrektor zobowiązała się zorganizować parking, przygotować odpowiednio teren. Natomiast Rada Rodziców zobowiązała się, że pomoże pani dyrektor w umieszczeniu tam kamery, która będzie monitorowała sytuację w tym terenie. Więc myślę, że jest to rozwiązanie i dobre dla uczniów, i dobre dla szkoły, i też bezpieczne, bo jak wiecie państwo, do tej pory uczniowie też parkowali na poboczu, na terenie, który chodziło do różnych kolizji. No dokładnie. Jakby były to sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Myślę, że ta sytuacja zaproponowana obecnie przez panią dyrektor jest dobra dla każdej ze stron. Czyli pan jako obserwator został już na tym stanowisku obserwatora, nie musiał pan tam interweniować. Strony dogadały się samodzielnie. Dokładnie tak. Propozycja, którą przedstawiła pani dyrektor, została przez Radę Rodziców zaakceptowana.